Witam Was w kolejnym odcinku z Oscariala. Od poprzedniego momentu niewiele się wydarzyło. Przeczytałem tylko czarowaną zbrojkę jedną i skończyłem z ząbki. Tutaj jak widzicie, mam badania biologa. Muszę kamień znaleźć. No to co, lecimy. Lecimy na... Tu nie mam. Dobra, zrobimy tak, żebym szybciej był na środku. I tutaj po prostu padnę. O, znowu. 666 TV. Ostatnio za 666 chyba było z Wirka. W ogóle nie wiem, jak zrobić tą misję myślistwo 12.1 Król Demonów. W DT są tylko elit. Już byłem dwa razy na DT, za każdym razem elity. Dobra, za chwilę padnę. Trochę na blok się uzbierało tutaj w tym. Tu jest 8 bloku. Czyli razem 16. Jeszcze i tak za mało na te mapki wyższe, tak myślę, że z 20 to minimum trzeba wbić. Czyli fenki trochę podkuje się. Zobaczę zaraz, co jest potrzebne na ulepszenia. Niebieska i futro Yeti, ja to akurat mam, to zaraz jak wrócę do M1, to się zrobi. Tylko dropnę ten kamień na szybko. Mam nadzieję, że tutaj jakiś spot wolny będzie. Gdzie jest mój kon? Dobra, tutaj jest coś zrobowało. Tutaj gdzieś był taki mniejszy spot. Matek sobie stoi wolny, jak wcześniej jeździłem, to nigdy wolnego nie mogłem znaleźć. Chyba tu będzie wolny, najmniejszy spot czarnych orków, ale jest. Dobra, to ja sobie tu zluram. Zobaczymy, czy drobnie za pierwszym razem. Dobrze by było, bo nie chcę tu spędzić za dużo czasu. Odpalę jeszcze misję. Dropnę, raczej nie. O, 1121 osób online. Wcześniej zaczynałem grać, to było po 600, tylko takie przerwy miałem. No i serwer się rozwija, to jest dobre. Dobra, no to ja jak dropnę, to zobaczcie sobie 24, po ile będę dropił, to zobaczycie. Ok, mam już kamień. Tutaj nie wiem, ile było, ale za długo to ja nie dropiłem. Bardzo krótko, tylko na spota przejechałem, tutaj zebrałem 2 czy 3. Gdzie jest ten pierścień? Wioska pierwsza i szyńca. Jeszcze myślę porobić te misje fabularne, tylko podbiję je na wyższe, ciekawsze, bo teraz jak mam jechać do pomnika jakiegoś i wrócić, to nie ma co za bardzo pokazywać. A nagrody też nie są takie jakieś zbyt dobre, żeby je uwiecznić na filmie. Z myślistwa są dobre, tam od 9, 10, 11 się magiczne metale dostaje, dlatego miałem 4, które zaraz wykorzystam, żeby te fanki wkuć na 9. Chyba nie ma lepszych budków do expa, nie wiem. Ale zawsze fanki 9 się przydadzą, a kozaki co trzeba. A to też chyba nawet mam. To je u kowala się zrobi. Albo bodziem, po bodzie też tanie. Najpierw odbiorę nagrodę za biologa. Standardowo jak na PL-u, czy... No, szybkość poruszania się. Wzmocnienia, zmianki, pelerynki. W sumie tą zbrojkę nie wiem, co stawiać, czy wypalać na ziemię. No dobra. Otworzę magazyn. Wezmę to, co mi potrzebne. Tam było futro Yeti bez plusa. Jak widzicie, ulepszaczy mam. A, tylko jedną mam. Dobra, igła skorpiona. I rybie ości. Rybie ości mam. Są rybie ości. Dobra, to zaraz będę musiał podjechać pod Gino kupić.
Tylko najpierw te budki zrobię. Mam tu bodzie jakiegoś czy nie? Nie mam. No to wezmę jednego. 500k to nie jest dużo. 65% ulepszone. Co dalej trzeba? Kozaki na 9 też może się przydadzą. Szpony i małż. To zaraz pomyślę, zobaczę po ile małże stoją i znajdę to. To futra yeti jedno. Dobra, znalazłem futra yeti. To teraz budki zrobimy. Małże też kupiłem. Tutaj miałem jeszcze kawałki lodu, szukałem, żeby wbić hełm, ale nie znalazłem. To już najwyżej kiedy indziej się zrobi. Uwaga. No i za pierwszym razem weszły na 8. Na 9 co trzeba? Pazur tygrysa. No to może zaraz zrobię, bo akurat mam. Tylko jeszcze najpierw kozaki spróbuję pocisnąć. Wodzia kupię jednego. I te budki 55%. No niestety spalił. Ale chyba mam jeszcze ulepszacza. No tą wodzie można kupić. Trochę kasy mi zostało. Jak braknie, to się pozarabia. Ulepszył. A nie na to. I ulepszył. I co on dalej? Potrzeba. Nie na to, cały czas przeciągam. Akurat mam. Jakbym zrobił jeszcze kozaki, to może później do PvP, bo one mają wbudowane na strzały. Nie trzeba już wbijać. No to próbujemy. Jep. No i za pierwszym razem 9 kozaki. Bardzo dobrze. Wczoraj fajnie, że trutkę za drugim razem mi zrobił. Nie przerabia się ich raczej, dopiero fenki się pewnie przerobi. Które teraz spróbuję zrobić? Trzymał, że to się otworzy. Dwa kawałki kamienia chyba. One się przydadzą do ulepszenia KD. Jak ktoś pisze. Nie wiem. I się pan. To muzyka. Bo tutaj te kawałki metalu, medalu dropią z okazji olimpiady i no i niektórzy już oddali wcześniej, niektórzy później. Ja tam chyba już dosyć dawno oddałem. Dobra, próbujemy te fenki wbić. No i spalił. Niestety, no nie wiem, bo ciem robić. No raczej nie, no szkoda. Szkoda perełek. Więc jak będę miał kolejny metal, bo już kasy też nie mam. Bo już kasy też mi brakuje. Nie wiem, czy to miało sens, co wcześniej powiedziałem. Ale nieważne. I no to się wezmę za ulepszanie. Teraz idę chyba trochę poexpić, żeby bliżej 8.0 było. Jak będę expił, to widzimy się przy level upie 8.0. Okej, jeszcze tutaj miksowałem budki. Trochę ciężki tajemniczy kufer chcę wam pokazać. Co z niego dropi, sam jeszcze nie wiem. To od razu się dowiem. I budki pokażę wam. 10 kryt, 5 szybkość ataku, 3 spowolnienie, 15 uniki PZ. No kozaki dobre do expa. Na przykład, nie wiem jak DT robię, to się przydadzą. W sumie defa mam sporo, ale nie wiem, czy na tych mapkach jest potrzebny bon na strzały. No ale tak na przykład pod Archera, no to budki bardzo dobre, bo Archer na tym serwerze jest silny. Księga lidera, która nie działa, to wywalę pedek. Fasolka. Fasolki się przydadzą. Laska mędrca. Fasola. O, czyli sporo pedeków. Nie wiem do czego te laski mędrca, ale znaczy widziałem jak to wywalają. Więc nie będę gorszy, też wywalę. Księgi lidera najgorsze są. Bo nic z nim nie zrobię, bo nie działają. A w depo mam trochę jakby odbugowali. Dobra, to otwieram dalej. No fasole się przydadzą. Ciekawe czy po jednej dropi. Gdzie ma chyba po jednej. Ile tych kluczy mam? 7 jeszcze, no to 6 razy otworzę, żeby jeden został. Później się łączyły.
Jeżeli chodzi o pedeki, no to dobrze, tylko rękawiczek coś mało. Dobra, to już wszystko. Czyli głównie pedeki, no pedeki po 2 kk, no to w sumie opłaca się nawet kupić te klucze, bo 200 kluczy, chyba 50 kk stoi. Mogę się mylić, ale z tych 200 kluczy na pewno będzie 25 pedeków. Więc można się zastanowić, czy się opłaca, czy 100 kk. No to i tak chyba by się opłacało. Dobra. Później pomyślę, teraz wezmę się za ekspa, skoro mam tyle pedeków. Okej, tutaj kupiłem, to znaczy sprzedałem FMS-y, wszystko co miałem. No i kupiłem metale, stalkę. No i spróbujemy ją wkuć. Najpierw spróbuję bodziem. Mam tych 9 bereł. Ulepszone. Sukces. Teraz jedziemy metalami. Nie masz odpowiednich przedmiotów, jak to nie mam. Niebieska perła. Pamiątki po demonie z plusem. Dobra, mały fail, ale tu gdzieś widziałem. Ogólnie teraz strasznie mnie laguje, nie wiem czym jest to spowodowane. Ale, dobra, to ja jeszcze tu luknę przy was dwa sklepy i to ja znam, o, są z plusem. A to co, weźmiemy dwie, no, kurde, tutaj lepiej się chyba, po co? W sumie dobra, weźmiemy tak dwie. I jedziemy. Spalił. No, można było się spodziewać, za pierwszym razem nic nie wchodzi. Drugie podejście jest 35%. Spalił. I dobra. I zostało mi jeszcze jedno podejście, bo metalu brakuje, ale fajnie, że chociaż za pierwszym razem na 7 zrobił. No i ulepszył. No super. No, za stalkę 9 bym zapłacił. Ile bym zapłacił? No 600, 700, no nie? O, metale, no to za 60 kupię, ja nie kupię. Wcześniej szukałem, nie było. Dobra, spalił za pierwszym razem. Zaraz wam podliczę, ile wyszło mi kasy. Spalił. Aha, już pereł nie mam, no cholera. No to i tak miałem 650, no to chyba na zero wyjdę. Jak teraz perły kupię. Ale nieważne, ja wolę sam zrobić EQ niż później. Niż później się męczyć. W sumie nie męczyć się, tylko z szukaniem. A tu znaleźć coś jest trudno, jak się potrzebuje. No teraz widzicie, pereł nie mam. No to teraz nie znajdę. No tak to wcześniej stały po całej sklepy pereł. No 440 już kupię. Może zrobi teraz. No spalił, no co za lipa. 230 kk zostało do zrobienia stalki. Może się uda, może nie. Zobaczymy. Dobra, mam ulepszacze na jedną próbę. Może się uda, może nie. Znaczy tutaj mam wszystko oprócz matowych lodów, których nie ma nigdzie w mieście. I ulepszony, no. Czyli jest sukces, tu mi się zwróci, ale nie będę sprzedawał. Bo perły się zawsze przydadzą, metal również. Czyli no jestem, no ponad 150. Tak myślę, że ze 100 kk na plusie, bo perły dostałem za darmo od Sylwii znowu, tym razem mniej, ale no ale na pewno kiedyś się jej odwdzięczę. Jest stalka plus 9, od razu lepszy wygląd, jakoś wyglądam. I teraz znaleźć tylko KD, bo widziałem tu całe sklepy KD. Mam do ulepszania 35 kawałków. Na pewno KD. Właśnie nie wiem, czy KD defa wkładać. W sumie teraz by mi się przydało, ale później nie będzie mi kompletnie potrzebne, jak złapę tarczę na 8 coś. Nie wiem dokładnie na ile. No pomyślimy. Na pewno bloków wsadzę piątkę. Tylko muszę to po prostu znaleźć, a to mi trochę zajmie pewnie, bo jak coś się potrzebuje, to zawsze nie ma. Dobra, już się widzimy. Teraz ulepszanie KD. Ulepszył pierwsze KD i drugie. Ulepszył. Może jedno wejdzie, może nie.
Nie udało się pierwszego i drugie również się nie udało. No nic, mam 39 zmianek. To trochę zamieszamy. No tak, PZ, wartość ataku najlepiej by było. Czy się uda? No to zaraz zobaczymy, już przy was wymieszam. Patrzę tylko, czy jest PZ, jak nie ma, to mieszam. Coś ciekawego? No 5-5, nie, lipa. Coś, nawet PZ nie chce wchodzić, bo 100 to, no w sumie do niczego mi niepotrzebne. O, 100 PZ, 50 wartości, taka by mi się przydała. 2K PZ to coś dwuręka, nie, wolę pod expa zawsze łatwiej zrobić. 15 wartości, 3 do PZ, no nie, jeszcze to nie jest 100. 100. 1500, no nie. Poszukam czegoś lepszego, bo tutaj mam 2K PZ i na razie ta zbrojka jest lepsza. No ale tutaj jak właśnie przerabia się ją na niebiankę, czy na co? No na niebiankę, nic nie potrzeba nawet, no ale w sumie przerabiać teraz też nie ma sensu, bo level nawet nie mam, 8.5 trzeba mieć. Kto nie widział. No i co, 1503 do PZ zostało. Czyli nic treściwego. A ile tu jest procent, żeby przerobić? 75, no to bodziem będę pewnie próbował. Zostanie stalka plus 8, no dobra. To zobaczymy jeszcze, jak będę miał kadeki, to się zobaczymy. Niedługo zacznę ekspić. To też się pewnie zobaczymy. Okej, byłem sobie podrobić w lesie, jaki rezultat tego jest. No ze 100 zmianek poszło już w zbrojkę i nadal nic. Tutaj mam kadeki plus 5, ulepszyłem już. Wcześniej udało mi się włożyć kadę speeda, jak już mogliście zauważyć. I teraz, kurde, nie to. Spróbuję dodać najpierw ten. O, pomyślnie i defa. Nie udało się, ale te dwa kadeki starczą. Bloki. Teraz tylko wmiksować wartość ataku, żeby była. I powinno być dobrze jeszcze. Tutaj mogę wymienić wzmocnienia, to akurat wymienię. Tak. Tak. Wypadaj liczbę 38. Okej. Okay. No i dobra, zobaczę. Kurwa, teraz co ja zrobiłem, to ja nie wiem. W ogóle nie pomyślałem. Teraz, aby PZ wpadł i będzie już lepsza ta zbrojka. No ale co, spróbuję dalej. Co ja zrobiłem? Aha, coś się odzywa na fejsie. 1530 wartości strzały. Dobra, zostawiam. Tutaj wbiję PZ chociaż, żeby ją sprzedać za drożej. No, 1500 starczy. Dobra, ja ją sprzedam. Co? Widzimy się już chyba przy 80 levelu. Okej, teraz chyba będzie druga próba wbicia ochronki na P. Pierwszej nie nagrałem, bo zapomniałem. Kontynuuj. Mam nadzieję, że wejdzie, bo wcześniej coś nie wchodziło. To tak to już bym zaczął czytać. Sferka. Niepowodzenie, no. Trochę lipa. Ale rangi mi nie zabrało za dużo. Jak widzicie, postać jest ogołocona. Nic praktycznie tu nie ma. Wszystko na WP-ka przełożyłem i tam po prostu trzeba cisnąć. Dobra, jeszcze tu spróbuję wbić czarowaną zbrojkę. Jest G1. 115 defa daje. Teraz mam 655. No, ze zbrojką 770. Czyli starczy spokojnie. Jak na razie.
I tu jeszcze chyba smoczywirek gdzieś miałem, a nie, przeczytałem wcześniej. Te to nie. Kamyki, kamyki. Tu mam 14 kamyków, wczoraj mi trochę dropnęło. Ostrze może G10 będzie. Znaczy teraz myślę, że wejdzie na pewno. Bo już długo stoi to G9. No i tak jak myślałem, powodzenie. Fasole gdzieś tu miałem. 10 sztuk i teraz owoc życia. Przyjazny ranga. I chyba wezmę się trochę za... O, tutaj mam pomysł. A nie weszło rozpro. Teraz się wezmę trochę za dropa. Bo w lesie jeszcze mi coś dropi, więc trochę podropię i zobaczymy się później. Okej, tutaj właśnie expiłem zbówkę, którą od Mikołaja dostałem. Znaczy, nie. Nie wiem, zapłacę mu coś pewnie. I kamyka chciałem teraz przeczytać. Może wejdzie na P. Będę wam pokazywał z G10 na P, tylko kamyki. 50 level jej wbiłem zaraz. Na DC-sie będzie można przejść. Trenuj. Niepowodzenie. Fasolę gdzieś mam. I owoc życia jeszcze nie mogę. Dobra, idę na BMA przeczytać. Może teraz wejdzie na B. I dobra, jestem już na BM-ie. I teraz chyba trzecie podejście ochronki na G. Na P. Oczywiście standardowo trenuj, trzeba będzie wpisać, bo ranga. Nie na plusie. Niepowodzenie, niestety. Jeszcze jeden kamyk, myślę, i wejdzie. Fasolek już trochę odłożyłam. Ogólnie zaczęły nawet się w sklepie tutaj w tym królestwie pojawiać. Zaktualizowali są punkty AP, które nie wiem gdzie się wymienia. A, tutaj chcę otrzymać marmur. A marmur to za kadek jest, no tak. Coś tu pamiętam jeszcze. Bo UBGO się wymienia. Ale czy coś ciekawego się dostaje? To zaraz zobaczę. Wymień punkty na przedmioty. Przedmioty za 100 punktów. To chwila, no. Jak mam... To magiczny metal się nie opłaca, bo 3 perły są. Za 90 kk metal, za 60. To perły pewnie wezmę, tylko jak będą mi potrzebne, bo teraz jak nie są, to bez sensu brać na zapas. Jeszcze tu mam 200, tam mam 200 na bufie, coś mam punktów. Dobra, no to... Ja idę chyba sobie wyekspić buffa, jak będę wbijał 80, to się zobaczymy pewnie. A level upy buffa to nie będę pokazywał. Dobra, tutaj chyba druga czy trzecia próba. Właśnie mnie jakieś nowe biją. I musiałem wkroczyć tutaj. Co za piczki, ja nie mogę. No jeszcze nie mam. I dropka mi biją. Ostrze. I trenuj. Jest! Ostrze P. Nareszcie. Teraz czy starczy mi fasolek, żeby mnie nie zabili? Aha, cztery fasolki. Dobra, to lecę do M1 szybko. Żeby nie zdążyli mnie zabić. Wioska pierwsza. Shinzo. Bo szkoda by było stracić stalkę lub drutka. Ale pierwszy skill pana WP-ku jest. Zaraz sobie przełożę z BM-a. I teraz jeszcze chciałem tu otworzyć 56 szkat. Tutaj możecie zobaczyć. 0 exo. A widzę, że... Same takie przetopy i inne. No dobra, jest 9 fasolek akurat tutaj. Przeczytam. Przetopy można. A tam mi się brąza pojawiła. Przetopy do bronzy można dodać, bo tu nie trudno te przetopy.
A zawsze coś lepiej będzie dawało tutaj plus jeden kryt, plus jeden szybkość ataku, jeden kryta. Tak samo tutaj, bo diamentów mam bardzo dużo, już wyrzuciłem jeszcze więcej. Do Ebo mam dodane. I coś jeszcze miałem tu zrobić. A, mam te miksy. Tutaj ta stalka nie jest zbyt dobra, no ale tutaj miałem Enona wbić. 20 nie umarły, no to spróbuję, bo ile mam jeszcze jak coś, a tu 50 miksów będzie z samych tych, z samych zmianek. Chciałem właśnie NNO i 20 nie umarły, żeby jak mnie biją, to nie umdrowali. Bo ja czasem jak szukam po sklepach, to niby mało mnie biją, ale jak omdlą, to później sklepu nie mogę otworzyć i to jest lipa. Pewnie znowu się skończy na 20 DT i nic ciekawego. No ale trzeba próbować. NNO, 10 nie umarły, nie, za mało, musi być 20. O tak, to trochę będę więcej bił. 20, minta, też nie pasuje. 10 blok, 10 DT. Dobra, wymienię te zmianki, jak coś wpadnie, to się zobaczymy. Okej, dobijamy 80 level. Bufek już ma 5/10, po 6 albo 7. Muszę dobić później, żeby było 15 leveli różnicy. I się żenić takie małe PT, mało mobów, żeby tylko 80 wbić i tam przeteleportować kolegę z gildii. Tak to bym jeszcze dzisiaj nie wbił. Ale tutaj no już drugi spot, tak aby tylko wbić level. I jeszcze chyba jednego spawnia, to od razu mi wbije tyle, żebym miał na Q. I dostanę punkty AP pewnie. Może jakaś misja nowa. Nie wiem, zobaczy się. Przydałaby się jakaś, bo tylko te dwie misje z tym biologa jeszcze dawno nie oddawałem. O, dostałem 120. No to będę ma. No to mam jakieś 9 krwawych pereł. No dobra, no to ulepszam w rozpro. I na razie nie wiem, co nagram jeszcze w tym odcinku. A, zaraz będę czytał na BMS Killa ZW. Próbujemy dobić duszka na... Nie, nie duszka, tylko ochronkę na P. Może wreszcie wejdzie, nie wiem, który to już raz. No i myślę, że teraz tak na 80%. O, niestety. Dobra, no to jeszcze jeden kamyk mam, no to pewnie wejdzie. Mam taką nadzieję. Dobra, kolejna próba. Mam nadzieję, że ostatnia wbicia tej ochronki na P. I zobaczymy, czy się uda, czy nie. Trenuj, trzeba znowu wpisać trochę lipą. Tak cały czas wpisywać, ale niepowodzenia, no. Nie wiem, ile jeszcze przeczytam, zanim dobiję do pa. No ale w sumie na dzisiaj już, znaczy w tym odcinku to wszystko. Także do zobaczenia w kolejnym. Wbijecie tam 55 łapek, to już będę brał się za robienie kolejnego, więc na razie, cześć.